Cześć, witajcie na kanale sklepu muzyczny.pl. Ja nazywam się Paweł Tekieli i zaprezentuję wam dziś słuchawki Chrono HP Q5. Zapraszam. Każdy wie, że słuchawki, w sumie jakiekolwiek, okazują się być często zbawieniem w różnych sytuacjach. Jedną z nich jest chęć nagrania czy odsłuchu materiału, gdy nie za bardzo możemy sobie pozwolić na korzystanie z kolumn głośnikowych czy monitorów odsłuchowych. Konieczność nagrania wokali do podkładu, dogrania solówki do utworu w środku nocy albo po prostu cieszenie się swoim ulubionym kawałkiem bez drażnienia pozostałych domowników. Jedną z propozycji, która rozwiązuje wszystkie te problemy są słuchawki nauszne Chrono HP Q5. Jest to produkt przeznaczony raczej do odsłuchu ze względu na swoją budowę. Mówimy tu bowiem o słuchawkach zamkniętych. Czym się charakteryzują? Jest to stosunkowo prosta i lekka konstrukcja, wykonana głównie z tworzywa. Waga oscyluje w granicach 280 gramów, wliczając w to przewód. Skoro o przewodzie mowa, jest to prosty 3-metrowy kabel zakończony wtykiem Jack 3,5 mm, jednak producent zadbał tu o adapter na Jack 1/4 cala. To z pewnością poszerza możliwości podłączenia. Zgodnie ze specyfikacją słuchawki oferują zakres częstotliwości od 10 Hz do 30 kHz, oporność 60 ohmów oraz czułość na poziomie 94 dB. Zastosowane w tej konstrukcji przetworniki mają 53 mm średnicy. Przyjrzyjmy się im z bliska. Zacznijmy od opakowania urządzenia. Tak jak widzicie na froncie. Nie za wiele się dzieje. Mamy informacje o tym, jaki to jest model, producent, i że są to oczywiście słuchawki, łącznie z grafiką przedstawiającą ten model, ale z tyłu opakowania znajduje się kilka przydatnych informacji, łącznie ze specyfikacją na temat właśnie tego modelu. Mamy tutaj parę informacji na temat, na przykład długości kabla, jakiej średnicy. Przetworniki zosta zostały zastosowane w środku, ale co ważniejsze, mamy tutaj pełną specyfikację oraz podkreślenie jednego z e, bardzo fajnych rozwiązań, które zostało zastosowane w tym modelu, ale to dopiero jak otworzymy sobie całość. Więc, nie przedłużając, zajrzyjmy do środka. Tak prezentuje się wnętrze. Jak widzicie, niewiele się tutaj dzieje. Bo w środku znajdują się po prostu nasze słuchawki, które prezentują się tak. Rozpakujmy je sobie trochę, żeby móc opowiedzieć o nich nieco więcej. Tak prezentują się w całej okazałości. Całość, tak jak teraz, mam nadzieję, dobrze widać. Jest wykonana z tworzywa, może nie całość, większość, ale o tym za chwilę. Zostało to wykończone takim chropowatym, nazwijmy to plastikiem, chropowatym tworzywem. Prezentuje się zasadniczo całkiem dobrze. Mamy tu oczywiście oznaczenia prawa i lewa słuchawka. Tak jak widać, wewnątrz słuchaweczek. Oczywiście pady wykończone materiałem przypominającym troszeczkę sztuczną skórę. Tutaj w środku materiał, który zakrywa nam przetwornik w wewnętrznej części. Na pałąku również zastosowano sztuczną skórę. Oczywiście wnętrze pałąka jest miękkie, tak żeby można było ze słuchawek korzystać długo i wygodnie. Bardzo fajną rzeczą, która zasługuje na uwagę moim zdaniem, jest to, że słuchawki na przegubach ruszają się też w ten sposób. Tak jak to widać w tej chwili, co pozwala na dużo lepsze dopasowanie do kształtu głowy i dużo wygodniejsze użytkowanie przede wszystkim tych słuchaweczek. Oczywiście istnieje możliwość regulacji w całkiem sporym zakresie. Mamy tutaj również oznaczenia cyframi, tak żeby można było wyregulować sobie równopałąk, a w razie gdyby gdzieś tam ustawienie się zmieniło, w bardzo prosty sposób powrócić do tego pierwotnego ustawienia, które było dla nas najwygodniejsze. Jeśli chodzi o sam przewód, tak jak już wspominałem, ma on 3 metry długości. Jest to przewód prosty, w dosyć takiej plastycznej, powiedziałbym, gumowanej, o tu osłonie. Myślę, że z powodzeniem wpłynie to pozytywnie na, na żywotność tego przewodu. I to, co jest, o czym wspominałem wcześniej, warte wspomnienia, to fakt, jak zostało rozwiązane tu podłączenie słuchawek, a właściwie możliwości podłączenia do urządzenia. To znaczy, urządzenie oferuje standardowo mini-jacka, tak jak tutaj widzicie. Ale producent zadbał o to, żeby w zestawie znalazła się też przejściówka na dużego jacka którą wpinając w ten sposób, e, zmieniamy sobie końcówkę naszego kabla, a jednocześnie zwiększamy możliwości podłączenia go do po prostu większej liczby urządzeń, bardzo często profesjonalnych czy półprofesjonalnych. Mam tu na myśli na przykład interfejsy audio, czy jakieś różnego rodzaju wzmacniacze słuchawkowe, bo bardzo często takie właśnie urządzenia korzystają. Z dużego czeka. Jeśli chodzi o jakość wykonania, y, jasne są to słuchawki wykonane z tworzywa, aczkolwiek nie sprawiają wrażenia tanich, nie sprawiają wrażenia y, słuchawek, które powiedzmy rozlecą się y, po bardzo krótkim czasie. Moim zdaniem z powodzeniem y, posłużą komuś, kto y, nie potrzebuje, nie wiadomo, jak zaawansowanego i profesjonalnego sprzętu. Chcę po prostu czegoś, co będzie działać i pozwoli na odsłuch, na monitorowanie podczas chociażby nagrywania czegoś samemu w domu czy w jakimś studio projektowym. Słowem podsumowania, na co warto zwrócić uwagę, w kontekście tego konkretnego modelu. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, jest to model, który charakteryzuje się między innymi niską wagą, co w moim odczuciu jest dużym plusem, szczególnie w przypadku kogoś, kto potrzebuje słuchawek, w których będzie spędzał naprawdę sporo czasu. Nie ma tutaj mowy o zmęczeniu wynikającym z noszenia na głowie przez dłuższy czas jakiegoś ciężkiego sprzętu. Nazwijmy to. W związku z tym ten model na pewno nie przysporzy zbyt wielu problemów. Kolejna rzecz, to co zwróciło moją uwagę, to siła docisku słuchawek do głowy. Mamy tutaj bardzo elastyczny pałąk, który z jednej strony jest na tyle elastyczny, że bez żadnego problemu można bardzo mocno rozciągnąć te słuchawki i dopasować praktycznie do każdego rozmiaru głowy, ale przy tym ta elastyczność pomaga. Przy trzymaniu się tych słuchawek na głowie, jednocześnie nie uciskając zbyt mocno. Powiedziałbym, że dociskają się do głowy e, odpowiednio mocno, na tyle mocno, żeby nie spadły, ale na tyle delikatnie, żeby nie wywoływały dyskomfortu podczas dłuższego korzystania. I ostatnią rzeczą na mojej liście jest e, to, jak brzmią. Zasadniczo e, charakteryzują się dość. Dużą ilością dołu, dość dużą ilością niskich częstotliwości, w związku z czym potraktowałbym je właściwie tak, jak ym, sprecyzował je producent, czyli jako słuchawki do monitorowania, słuchawki do odsłuchu, e, słuchawki, które mogą wam posłużyć przy nagrywaniu lub e, odsłuchu już nagranego materiału. Ewentualnie, oczywiście, do słuchania muzyki, jeżeli ktoś ma takie preferencje. E, raczej nie są to słuchawki do miksowania, ale mimo to. Jest to dobra propozycja dla osób, które po pierwsze szukają na przykład swoich pierwszych słuchawek poniekąd studyjnych bądź jakieś alternatywy czy dodatkowej pary słuchawek do domowego studia.